Słuchajcie, ludziska, ten filmik oraz wszystkie z trybu SCP będą bez montażu, ponieważ nie chcę tutaj dodawać jakichś wesołych muzyczek, chcę, żeby pozostał świeży klimat, więc nie będzie żadnych wycięć, nie będzie żadnych wesołych muzyczek, będzie surowy materiał i mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba w tym trybie. I zaczynam sam, cholera. Patrzcie. Jesteś SCP-106. Twoim celem jest ucieczka z obiekt placówki. D to gdzie? Obiekt D? No. To więźniowie. Razem, nie? Więźniowie. Jeszcze raz. Obiekt SCP ludziska ma za zadanie zabić wszystkich, czyli ochroniarzy, dowódców, MTF. Obiekt D, czyli takich profesorków i naukowca. Wszystkich muszę zabić moim celem, więc będę miał... najtrudniej, ale muszę kogoś znaleźć i tyle. I nie mogę sprintować, co jest najgorsze. Za zadanie MTF-ów jest zabić SCP, czyli mnie, oraz zabić obiekt D, zneutralizować. Gra się rozpoczęła, mamy 16,5 minuty. A za zadaniem obiektów D jest ucieczka z placówki, czyli chyba jakoś na zewnątrz wyjść, czyli przechytrzyć SCP i MTF-ów, czyli tak naprawdę wszyscy na wszystkich. A naukowiec współpracuje z MTF. Mam nadzieję, że jakoś wyjaśniłem, bo ja sam też nie ogarniam za bardzo tego. Ale jest klimacik, jest w cholerę ciemno. I zobaczymy, jak to wyjdzie. I niestety ja jestem sam. To jest nie fair. Więźniowie ze sobą współpracują, komandosi też. A ja tu nie widzę drzwi. Czy to są drzwi? Nie, to nie są drzwi. Dobra. Uff, mam 1250 HP. Zacząłem tutaj. Czy jakoś stąd mogę wyjść? Następny atak za zero. Aha, tędy. To, dobra, nic mi nie robi. Okej. Okay. Let the games begin. Idziemy pozabijać trochę. Aha. O, to jest wyjście, dobra. O, już mi się to podoba. Czyli mogę tutaj bić bezproblemowo. Pewno wszędzie nie będę mógł wchodzić, ale muszę po prostu znaleźć ich. I już chcę zobaczyć ich reakcję, jak zaczną uciekać przede mną. Oj, oj, oj. To będzie ciekawe. Dobra, wychodzimy stąd. Nie znamy mapy. Mapa jest masywna, naprawdę. Tędy nie mogę chyba przejść. Przyznano dostęp 106 drzwi. Okej. Okay. Chodźmy najpierw tutaj. Potrzebujesz trzeciego poziomu. Czyżbym wiedział, czyżby to miało być tędy? Żeby ich znaleźć? Nie. To chyba jeszcze nie tędy. Dobra. No to ciekawe, to już są otwarte drzwi. Czy to byłem ja? A? Mi się wydaje, jakbym kogoś słyszał już. Jakby ktoś się kręcił gdzieś niedaleko. Zobaczmy. O! Co to było? I czemu mnie zaczęło? O Jezu, tyle życia straciłem. Ja się tu błąkam. Nie, nie może tak być. O, może jakaś inna scenaria już tu będzie. C laboratoria. Jest. Omega Warhead Silo. Czy to jest? Jadę, jadę windą. Siu. Mam nadzieję. Gdzieś jestem. Omega Warhead Silo. A. Kamizelka ochrony MTF. O, chcieliby bardzo. Remote. A powyłączam wszystko. Może to jest ta energia. Może przez to właśnie zostałem zaatakowany. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj już nic więcej. Więc... zamknijmy? Zamknijmy, dobra. I wracamy się tam. Tak, wracamy się. Dobra. Jestem ciekaw, co u nich się dzieje. Jest ławka, to jest ciekawe. To jest naprawdę dziwne. A może tędy wyjdę? Dobra, jak otworzę? Nie, tędy to jest kolejna winda, jak tu widzę. A jak to się zamknie,
To zejdę sobie tędy. Okej. Gdzieś jestem. I dalej nic. Ja bym się nie zdziwił, jakby po tym czasie nic się nie stało. Nikt nie umarł, czy coś takiego. O, cóż za... Ciekawy korytarz. Nic, dalej nic. Nikogo nie spotkałem. Coś tutaj jest? Nie. A ja siebie zamknąłem, o matko. Dobra. Co to jest? Nie mogę tego podnieść. W sumie ja się nie zdziwię, jak nic nie będę mógł podnosić. Jakbym tutaj gdzieś... Nie mogę wyjść. Jakbym tutaj gdzieś już niedaleko kogoś słyszał. Takie dźwięki są. Otwieranie jakichś drzwi, ale czy to jest dźwięk mapy? Nie można otworzyć tego. No, nieźle. Oj, słyszę kogoś. Czemu nie mogę sprintować? To jest najgorsze. O. Czyżby zaraz tutaj ktoś miał być? Jakby tak z nienacka mnie spotkać? No dobra, muszę się wrócić na górę w takim razie, bo nic nie mogę tutaj zrobić. O, teraz załapało. Nie, naprawdę, jeżeli lamię czy coś, to naprawdę przepraszam, ale nigdy w SCP nie grałem ani w nic podobnego i to może być ciekawe. Co tutaj może się wydarzyć? Czy to byłem ja? Czy to ja przechodziłem już tędy? Tak, to ja przechodziłem już tędy. Czyli jeszcze tutaj mnie nie było. Piękny korytarz. Zdążył zauważyć, że... O. Aha. Potrzebujesz poziomu trzeciego, aby otworzyć. Dobra. Oni zdążą zauważyć. O, witamy w laboratoriach. To jest winda. Dobra. Cóż, bym już gdzieś docierał powoli. O, lubię już takie pomieszczenia. Lubisz tak. Purpose destroy. Nie mogę przejść. To jest dalej moje skronisko. I dalej nie wiem, jak przejść. Może muszę to zamknąć? A, jestem mądry. Okej, tutaj nic ciekawego nie ma. I nic... Naprawdę? Nic? Czy ja z siebie zrobiłem tylko tak durnia, żebym... Nic, dalej nikt. Jezu, już myślałem, że ktoś tam... Ktoś tam był. To jest ten warhead, dobra. Tutaj mnie nie było? Tutaj mnie nie było. To jest pomysł, żeby jeszcze tędy się przejść. I naprawdę? Albo byłem. I potrzebuję poziomu trzeciego. Chcę zobaczyć, co tam się działo u innych. Czy oni się trzymali, czy jednak coś się... O nie. Zaraz zginę. Nic nie widzę.
Nic nie widzę, nic nie słyszę. Dobra, wracamy. Oj, nie mogę już tamtędy ani razu już przejść. I nie... Super. Super ja. Gdzie ja jestem? Czy to jest jakaś klatka? Jak to się otwierało? Czemu nie mogę wyjść stąd? Mogę wyjść, dobra. Z drugiej strony jeszcze tutaj mnie nie było raczej. Jeżeli tędy nic nie będzie, to już naprawdę. O! Przyznany dostęp. I tutaj nic nie będzie. Jest karta. Ale nie mogę... To jest... Level 4. Nie mogę tego podnieść. Kamizelka, kulot. Podoba mi się to. Kogo zabiłem? Kogo zabiłem? W końcu. Jezu, chcę wiedzieć. Zaraz, kogo zabiłem? Śmierć 1-1. Chyba Huberta. Proszę. Nie, to był jakiś ochroniarz dowódca. Chyba czarnego. O cholera. Czyżby Max żył? Jak ja wyglądam? Ach, ja tak wyglądam. Co tam się odpapierzyło najlepszego? Jak to? Chyba muszę oba zamknąć? Teraz? Bez jaj, coś oni zrobili. Co jest? O. Nie, zaraz, ja chcę wyjść. Można się umyć. Nie, chcę wyjść. To ja zamknę to. Z powrotem, tak jak było. I teraz chcę. To się zbugowało. Czyli jeszcze raz, nie chcę, żeby tutaj było odpalone to. Pryc. I zobaczymy, kto okaże się tym zwycięzcą, który umarł. Czyli oni jakoś tamtędy musieli spieprzyć. Znaczy czarny. Czyli prawidłowo posądzałem o to, że słyszałem któregoś z nich. Tutaj ja chyba zaczynałem. To są dwa osobne wejścia chyba. O, zaraz mnie to chyba nie było. W sumie. A co to jest? Nie wiem, zaraz zobaczymy za... Pump acid. A chcę otworzyć drzwi. Nie mogę otworzyć... Acid był domyślnie zamknięty. Mam nadzieję, że w następnej rundzie będę... z kimś innym, znaczy będę ogółem z kimś.
Niepokojąca sprawa. Ale słyszę znowu kogoś. Stamtąd wracałem, więc to powinno być tędy. Naprawdę nie wiem, oni z tymi kartami coś zrobili. Tędy sobie tak wchodziłem. I tu nic nie ma, dobra. Czyli to jest takie ślepe pomieszczenie. Mam 2 minuty i aż tu przegram, wiem. Czarny obserwator. Przegrałem. Niesamowicie. Niesamowicie. A gdzie jest reszta? Ja pierdykam. Gdzie ja w ogóle byłem? Nie, mnie tędy nie było. Ja byłem kompletnie na jakimś zadupiu. Mam pyszny soczek. Byłem tu, po tej stronie. A jak było wyjście? Za nic nie wiem, tu jest blokada taka. Przez to nie przeszedłbym. Kolejna. Czyli ta część mapy nie. Tutaj? Tu jak mnie pozabijali, też nie, tu nie ma połączenia. Jedyna możliwość to, że tędy. Ale co to jest? I tu kolejna brama. Widzicie? Raz, dwa, trzy. Jakim cudem, jeżeli mogłem przeskoczyć jakoś, albo na przykład okno rozbić. Mogłem okno rozbić. Jezu, tak mi się wydaje, ale jaja. No nic. Dobry soczek. Cholera. No nic. Przechodzimy. My chyba żeśmy spotkali Rokiego. Rocky tak, nas tak, tak, znalazłem waszą dwójkę. Mestako nas gonił jako więźniu, już wtedy wynikaliśmy. Ooo! Mestako nas gonił jako ten, jako naukowiec. Ale my nie mieliśmy żadnej broni, on miał nie wiadomo skąd. Ja my w ogóle nikogo nie znaliśmy poza Rokim.